Kolejne spotkanie z zaległą 20. kolejką spotkań wałbrzyskiej Serie A, to z numerem 98. Później w polu Daniel Drozdek, Marcin Błaszkiewicz, numer 99 na koszulce. Później w polu Szymon Garwol, Hubert Kak, Marcin Końc, Maksym Huda, odpowiedzialny za to, by ta piłka krążyła w sposób właściwy w polu karnym. Teraz jest szansa dla gości i będzie bramka! Kapitalnie rozegrana akcja. Ten moment zawahania przy wybiciu piłki przed linią 16 metra sprawił, że zespół prowadzony przez trenera Madalińskiego w chwili obecnej obejmuje prowadzenie. Gospodarze, niezły pomysł, blisko uderzenie, nawet dość trudne pewnie. Na prawej stronie szot zagrywa do biegnącego Błaszkiewicza, dośrodkowanie, okazja na drugiego gola, no było blisko. Tutaj się na tyle odważne to było, że mogło dać już wyrównanie, a jakikolwiek sposób zaskoczyć czymkolwiek. Teraz jest okazja, świetne uderzenie! No i teraz okazja do tego, by ponownie wejść ze strzałem. Ogrodowczyk dzisiaj decyduje o tym, co jeszcze uda się z tą akcją zrobić. Ciekawy pomysł! Zwykłe kontaktowe jakieś podejście do piłki, które widzieliśmy szybko też. O, teraz akurat decydował. Już pokazane jak Wejnarowicz, niezła piłka, wisi to w powietrzu, no i teraz Kozioł. Co więcej, zamieszanie przed polem karnym, teraz uderzenie w prosty walca, jeszcze okazja, piłka odskoczyła i nie ma gola, ale właśnie, co tam się wydarzyło, będzie rzut karny. Na linii gwizdek sędziego i zaraz będziemy wszystko wiedzieć, broni Malec, nie ma gola i jeszcze dobitka i teraz dopiero ta piłka wpadnie do bramki. Stopki teraz już gdzieś w granicach 16, a tu proszę, mała Rybarczyk. Bardzo dobre wejście z piłką przed 16 metrem. Było przewinienie tutaj. Jest gwizdek sędziego. Bachurin po ziemi. Ogrodowczyk tym razem łapie. Szukają gospodarze dośrodkowania. Okazja teraz tutaj. Malec mija się z piłką. Szansa dla gospodarzy. Mają okazję, by teraz zrobić tutaj na pewno coś więcej ciekawego. Bejnarowicz nad gol! A jednak myślałem, że to będzie nad poprzeczką uderzenie. A ta piłka w ostatniej chwili nabrała rotacji wstecznej. Spada tuż pod poprzeczką obok słupka i jest 2-1. Którzy czekają, numer 9 to Mateusz Kaźmierski, a teraz jeszcze to za chwilę, bo okazja dla gospodarzy. I teraz uderzenie i prawie ta bramka wpadła.